Witam Państwa w środę 12 października. Na sfinansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wydano w roku 1994 z Funduszu Pracy 58 miliardów 100 milionów złotych w samym tylko Radomiu. Dziś odbyło się piąte już w tym roku posiedzenie Rejonowej Rady Zatrudnienia. Dzisiejsze spotkanie, piąte w tym roku Rejonowej Rady Zatrudnienia, sumuje jak gdyby osiągnięcia już tego roku. Rozpatrywaliśmy sprawę wykorzystania środków na aktywne formy pomocy bezrobotnym, na organizację aktywnych form miejsc pracy, po prostu zapobieganie aktywne bezrobociu. No, Rejonowa Rada Zatrudnienia uznała, że w tym roku bardzo pozytywnym efektem naszego działania było spotkanie z panią kurator, gdzie dokonaliśmy oceny kierunków kształcenia na Rejonowej Radzie Zatrudnienia. Bardzo dobrze współpracujemy z Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. Największe kwoty przeznaczone są na prace interwencyjne i roboty publiczne. Placówki służby zdrowia w województwie radomskim zadłużone są na kwotę 75 miliardów złotych. Dla nich właśnie Ministerstwo Zdrowia przyznało limit na oddłużenie w wysokości prawie 70 miliardów złotych. Całe przedsięwzięcie ma trwać do końca roku, poinformowano dziennikarzy na konferencji prasowej u lekarza wojewódzkiego Mariana Synosia. Wśród radomskich placówek służby zdrowia najbardziej zadłużony jest Wojewódzki Szpital Zespolony. Jego dług wynosi ponad 55 miliardów złotych. Mniej, bo na 12 miliardów jest zadłużony Wojewódzki Zespół Opieki Psychiatrycznej. Zanim jednak jednostki służby zdrowia będą mogły korzystać z przyznanego limitu oddłużeniowego, będą musiały najpierw przygotować własny plan wydatków i oszczędności, które gwarantowałyby, że nie będą produkować nowych długów. O tym, które placówki będą korzystać z limitu oddłużeniowego, ostatecznie zadecyduje wojewoda. Jednak przyznany limit nie pokryje długów. Nadal będzie brakowało funduszy na leki, czynsz, wodę i żywność. Przez ostatnie kilka dni dodzwonienie się z aparatu telefonicznego, którego numer zaczyna się na czwórkę, pod jakikolwiek numer rozpoczynający się od dwójki jest praktycznie niemożliwe. Przyczyna tego stanu rzeczy to awaria kabla na ulicy Fosza spowodowana próbą kradzieży. Kabel przebiegający pod ulicą Fosza łączy centrale, których numery rozpoczynają się od dwójki i czwórki. Podczas próby kradzieży uszkodzono jego osłonę, co spowodowało przedostanie się wody do wnętrza. W efekcie abonenci obu wymienionych central mogą mówić o wielkim szczęściu, jeżeli uda im się uzyskać połączenie. Pełną sprawność kabla uda się być może przywrócić dzisiaj wieczorem. Kradzieże kabli stanowią dla telekomunikacji bardzo poważny problem. Od 15 września do 1 października miały miejsce dwa takie przypadki przy ulicy Kozienickiej oraz dwa na ulicy Puławskiej. 600 abonentów zostało pozbawionych połączeń. 1 października ginie kabel leżący pod skrzyżowaniem ulic Zbrowskiego i Żółkiewskiego. 6 października na ulicy Energetyków. Również 6 kabel na ulicy Stalowej. 7 przecięty został powtórnie kabel pod ulicą Zbrowskiego. Wtedy, jak również obecnie na ulicy Fosza, złodziejom nie udało się go ukraść. Przecięli kabel w dwóch sąsiednich studzienkach, lecz w każdej inny, więc nie mogli żadnego z nich wyciągnąć. W tym roku, od początku roku, mieliśmy do 15 września 24 awarie, a od 15 września te awarie się wzmogły i szacunkowe obliczenie to jest w granicach 400 milionów złotych za sam materiał i koszty samej naprawy. Nie wliczając w to prestiżu telekomunikacji i stratę abonentów, którzy przez to nie dzwonili, nie wykorzystywali tych telefonów należycie. Podczas wszystkich wymienionych awarii spowodowanych kradzieżami łączności ze światem zostało pozbawionych ponad 3000 abonentów. Zmuszony zaistniałą sytuacją, Zakład Telekomunikacji jako formę zabezpieczenia stosuje środek ostateczny – zasypywanie studzienek. Radomskie Domy Pomocy Społecznej nawiązały współpracę z rosyjskimi domami z okręgu Rostowa nad Donem.
Będziemy współpracować w zakresie zarówno szkoleniowym, ponieważ nasz dom jest bazą szkoleniową, krajową bazą szkoleniową dla pracowników pomocy społecznej. Istnieje więc szansa, że pracownicy domów pomocy społecznej z Rosji będą przyjeżdżali do nas, będziemy się wspólnie szkolić, ale również jest mowa o tym, że będziemy chyba próbowali wymiany pracowników. Część naszych pracowników, fachowców z różnych dziedzin, pojedzie do Taganroga, a z kolei ich pracownicy przyjadą do nas. To jest chyba najlepsza forma wymiany doświadczeń. Прежде всего мне хотелось бы выразить слова огромной благодарности и признательности за. Przede wszystkim chcę podziękować dyrekcji domu, która pozwoliła nam tu przebywać i poznać warunki, w jakich się pracuje, a także obsługę medyczną. Chcielibyśmy, aby nasza współpraca była nie tylko na dziś, ale także miała perspektywy na przyszłość. Mamy również nadzieję spotkać się z pracownikami radomskich domów pomocy społecznej u nas. Хотим, чтобы сотрудничество, которое берет начало сегодня, нашло свое продолжение и в будущем. Dziś o 14:50 doszło do kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulic Struga i Miłej. Do kolizji doszło podczas wykonywania skrętu w lewo w ulicę Miłą przez samochód Peugeot 405. Kierowca jadącego z naprzeciwka Volkswagena Vento nie spodziewał się takiego manewru, gdyż Peugeot ścinał zakręt. Taki właśnie sposób wykonywania skrętu w lewo na tym skrzyżowaniu jest niemal regułą. Zazwyczaj kierowcy jadący ulicą Struga nie objeżdżają pojazdów czekających u wylotu ulicy Miłej, lecz ułatwiają sobie życie, skręcając przed nimi. Ponieważ jadący sprzeciwka mogą, tak jak w tym przypadku, nie spodziewać się, że nastąpi skręt, ułatwianie sobie życia może zakończyć się jego utratą. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało, co należy zawdzięczać jedynie solidności rozbitych samochodów. Właśnie ich przede wszystkim szkoda, w tym przypadku oczywiście. Automobil Klub Radomski organizuje w sobotę, 15 października, akcję pod nazwą Światła. Tego dnia dwie stacje diagnostyczne przy ulicy Warszawskiej 17/21 będą bezpłatnie ustawiać światła w pojazdach samochodowych. Akcja trwać będzie w godzinach od 13 do 20. Wczoraj i dziś szkoły oraz instytucje korzystające z pływalni czarnych zostały powiadomione o przymusowej przerwie w funkcjonowaniu obiektu. Okresowe wyłączenie basenu z eksploatacji nastąpiło na wniosek sanepidu, a jego bezpośrednią przyczyną była awaria urządzeń filtrujących wodę. Przerwa w korzystaniu z pływalni potrwa najprawdopodobniej do końca bieżącego tygodnia. Bywają takie sygnały od telewizji, wobec których dziennikarz traci zawodowy obiektywizm, tak potrzebny w tej profesji. Mieszkance Radomia, pani Marika, w grudniu 1991 roku przyznano emeryturę w wysokości 3 427 000 zł, która później była rewaloryzowana. Po 2,5 latach ZUS anulował swoją decyzję i cytujemy, w wyniku weryfikacji akt stwierdził, iż mylnie została przyjęta podstawa do rewaloryzacji. Tym samym pani Marii przyznano emeryturę o blisko 2 miliony niższą. Kobietę z 30-letnim stażem pracy w Lasach Państwowych, działaczkę społeczną i kulturalną, ZUS poinformował o własnej pomyłce w formie kolejnego wydruku komputerowego. Pani Maria jest dla ZUS-u i jej urzędników zwykłym, nic nieznaczącym numerem statystycznym. Chodzi o człowieka, chodzi o zrozumienie sytuacji. Jasno napisałam w liście swoim, tak jak potrafiłam, o trudnościach, w jakich jestem, w jakich się znajduję. Jestem chorym człowiekiem i chodziło o jedno słowo, przepraszam, o jedno słowo wytłumaczenia, o pokazanie mi serca, pokazanie mi staremu człowiekowi, który w sumie, obojętnie w jakiej Polsce pracował, ale pracował. Na odwołania słane do wojewódzkich i centralnych urzędów ZUS przysyłał znowu komputerowy wydruk z dopiskiem maszynowym wyjaśniającym błędy własnych urzędników. Pani Maria nie ma pretensji do ZUS-u o mylne wyliczenie własnej emerytury. Ma zwyczajny ludzki żal o formę zawiadomienia. My też sygnalizujemy ZUS-owi urzędnicze odczłowieczenie. Na dużej scenie Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego wystąpił wczoraj chór pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, Poznańskie Słowiki.
programie znalazły się m.in. utwory Ave Maria Sebastiana Felsztyna i psalmy Mikołaja Gomułki. Występ rozpoczął najstarszy polski utwór Bogu Rodzica. W czwartek grupa negocjacyjna zarządu Radomiaka na czele z prezesem Januszem Kredowskim spotka się z przedstawicielami największych wierzycieli klubu, do których zalicza się m.in. Radoskór, WPC oraz Wodociągi, a także członkami władz miejskich i wojewódzkich. Zebrani dyskutować będą nad sprawnym przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu upadłościowego klubu. Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zawiesił Piotra Skierskiego w prawach zawodnika Euromirexu. Nałożenie sankcji spowodowane zostało zawarciem przez Mirosława Kłysa tajnej umowy transferowej z Górnikiem Czerwionka dotyczącej pozyskania zawodnika za kwotę 325 milionów złotych, podczas gdy oficjalnie podana suma opiewana 100 milionów. Kara nałożona na Skierskiego dotyczy jedynie występów ligowych. Okres zawieszenia zawodnika potrwa do czasu wpłacenia przez Euromirex do kasy PZTS-u 10% rzeczywistej sumy transferowej oraz 32,5 miliona złotych kary. Na strzelnicy radomskiego Łucznika zainaugurowana została Liga Szkół Podstawowych w strzelectwie sportowym. W zawodach udział wzięło 55 uczestników reprezentujących 9 szkół z terenu całego województwa. W klasyfikacji zespołowej wśród dziewcząt, jak również wśród chłopców, zwyciężyła z dużą przewagą szkoła podstawowa nr 4 z Kozienic. Na 15 dzień października zaplanowane jest rozpoczęcie rozgrywek szkół ponadpodstawowych. Na zakończenie wiadomości giełdowe i średnie kantorowe kursy walut. Ja się z Państwem żegnam. Do widzenia.